1864, a aktem bestialstwa pani wręcz, złamania wszelkich cywilizacyjnych norm, było zamordowanie członków polskiego rządu. Notabene członków polskiego rządu wydał patriota Polak, uczciwy, prawdziwy Polak, dobry Polak. Proszę pamiętać, że tych takich donosów doświadczył Traugut, doświadczył Piłsudski, wielu wielkich Polaków. Dobrze o tym pamiętać, że uczciwość polega między innymi na tym, że się nawzajem wspieramy, a nie donosimy. W Warszawie jest taki krzyż na Cytadeli i tam powieszono 5 członków polskiego rządu. Rafała Krajewskiego, Józefa Tuczyńskiego, Romana Żulińskiego, Jana Jeziorańskiego i Romualda Traugutta. Wymieniam każdego po kolei, bo to byli bohaterowie, wielcy bohaterowie, mądrzy bohaterowie. Ja pochwalę się, że już w XXI wieku miałem spotkanie z Janem Nowakiem Jeziorańskim, mój kuzyn. I na tym spotkaniu Jan Nowak-Jeziorański powiedział piękne zdanie, które w jakiś sposób pokazuje, że tak dawno, a tak niedaleko, historia ma mister literes. Historia jest nauczycielką życia. Narody, które się nie uczą historii, tracą wolność. Jan Nowak powiedział wtedy do nas tak. Spotykacie się z człowiekiem, który jako dziecko uczestniczył w manifestacji patriotycznej z udziałem Władysława Mickiewicza, którego do chrztu trzymał adiutant Tadeusza Kościuszki. Tak bardzo zlewa się XVIII wiek z wiekiem XXI. Tak daleko, a tak niedawno. W wyniku powstania, będę jeszcze o tym w kolejnej części przypominał, z 300 tysięcy rodzin polskich, które pielęgnowały naszą tradycję, naszą wielką mądrość, byli kontynuatorami wielkich myśli Pawła Wodkowica i Mikołaja Kopernika. Z 300 tysięcy rodzin w wyniku represji zostało 17 tysięcy. To jest 6%. Zaledwie 6%. Trzeba o tym pamiętać. I zdawać by się mogło, że ta Polska już nie powstanie. Norwid napisał tak. Całe to pokolenie jest na hekatombę dla przyszłości. Zniszczy się jak narzędzie potrzeby jakiejś, co nie bywa. No tak odczuwali wszyscy. Wszyscy bez wyjątku. Zaledwie 5% patriotycznie nastawionego społeczeństwa zostało w kraju. Reszta była albo na migustach, albo wręcz mordowana. My usłyszymy już ten dramatyczny czas naszych dziejach i zdawało się, że ta Polska nie powstanie, stąd sonatę bemol stanu państwu jako nasz żałobny i melancholii staje. To pierwsze oczywiście Fryderyka Chopina. Przy fortepianie pan Piotr Szykowski, a Isaiah